Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich szanownych widzów, którzy oglądają ten film. Ja nazywam się Michał Pudło, a to będzie trzeci odcinek z serii Zagrajmy w Max Payne, część pierwszą. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich do oglądania, komentowania i subskrypcji mojego kanału. A w tym odcinku przejdziemy sobie trzeci rozdział pierwszej części gry zatytułowany Zgrywając Twardziela. I bierzemy się oczywiście od razu do grania. Tylko dzięki Aleksowi nie oszalałem przez te ostatnie 3 lata. Teraz sam nie wiedziałem, co naprawdę czuję. Musiał wpakować się w coś tak dużego, że nadepnął Jackowi Lupino na odcisk. I zaraz nam się wczyta trzeci rozdział gry zatytułowany Zgrywając Twardziela. Trzeci rozdział dokładnie pierwszej części gry. Gra jest podzielona na 3 części i tam w każdej części jest po kilka rozdziałów. Lupino prowadził biuro seksu, prochów i zabójstw na zlecenie w obskurnym hotelu, zajmującym rozsypującą się kamienicę. Policja była już blisko. Słyszałem coraz głośniejsze wycie syren. Lupino sądził, że nas załatwi, zabijając Aleksa i wrabiając w to mnie. Ale w ten sposób zwrócił jedynie moją uwagę. Zacząłem od hotelu. To był przykry widok, migoczące światła, wyblakłe ściany, kilku tanich bandziorów do wynajęcia i zmęczone spojrzenia prostytutek. Ruszyłem przed siebie, zgrywając twardziela jak setki razy wcześniej. Interesu pilnowali, szczerząc zęby jak rekiny, dwaj bezwzględni gangsterzy. Bracia Finito. Proszę państwa, a oto nasz bolesny wrzut na tyłku. Będzie bolało. Bosko nam ze śmiechu. Sami to wymyśliliście? A może jakiś bijaczyna z dołu wam w tym pomógł? Nie odpowiadajcie. To było pytanie retoryczne. Mam coś dla szefa. Jest Lupino? To zależy, kto go szuka. Przyjaciel, czy może policyjny śmierć? Nie odpowiadaj. To było, jak to ładnie ująłeś, pytanie retoryczne. Lupino nie przyszedł, ale kazał cię pożegnać. Lupino nie było w hotelu. Wpadłem za to na braci Finito. Wiedzieli, kim jestem naprawdę. Drzwi zatrzasnęły się za mną. I nagle w pokoju zrobiło się aż ciasno od pocisków. Wrzut na tyłku. Będzie bolało. Cholerny. Mamy dla ciebie bilet do kosmosu. Wyniosą cię nogami do przodu. Dobra, jeden z braci Finito załatwiony. Dobra, i bracia Finito załatwieni, ale tutaj jeszcze nie koniec. Zaraz tutaj wparują posiłki. Trzeba szybko się wyleczyć. Zauważyłem leżący na biurku list. Szefie Joey! Szefie Virgilio! Listem zajmiemy się później. Dobra, ale nie możemy na nich czekać. Dobra. Uwaga, wchodzimy. Tu jest! Dobra, łatwo poszło, póki co. Pozbierajmy sobie wszelkie możliwe naboje. Dobra, to już chyba został tylko ten list do przeczytania. Z Lupino spotkałem się tylko raz. Jego prawą ręką w interesach był niejaki Vinny Gogniti. Gogniti był typem choleryka na krawędzi załamania nerwowego. Wiecznie darł się na ludzi, jakby rozpierała go energia. Miał łeb do tego interesu, ale brakowało mu jaj, żeby grać poważnie. Swoją frustrację wyładowywał na nieletnich ćpunach i dziwkach. Wymiana Walkirii nastąpi w twoim hotelu. Cytując Jacka, Vinny, ty się tym zajmiesz. Koniec cytatu. Rico Muerte będzie się wszystkiemu przyglądał. Jeśli coś pójdzie nie tak, to polecą głowy. Was też to liczy. Traktujcie więc gościa naprawdę grzecznie i spełniajcie jego żądania. Nie nawalcie, bo spotka was Finito! Panowie, Finito!
Handel Walkirią oznaczał wzmocnioną ochronę, pozamykane drzwi i wielu nerwowych zbirów z palcami na spustach. Nie zapowiadało się to ciekawie, ale i tak warto było sprawdzić. Rico Muerte przypominał filmowego Kaisera Soze. Był jak przerażająca opowieść, która ma trzymać ludzi w napięciu. 313. Bracia Finito zapisali na marginesie numer pokoju, w którym był Muerte. Dobra, czyli musimy odnaleźć pokój numer 313. Okej, okay, tutaj zamknięte. To idziemy na dół. Policja. Działania. Śnieżycy. Jim Brawura. Wszelkie niezbędne środki. Policja stanowi zagrożenie. Policja. Działania. Czy śnieżycy. Jim Brawura. Wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi. Mówią o nas w wiadomościach. Posłuchajmy sobie. Czy na konferencji prasowej burmistrz oznajmił, że Walkiria stanowi poważne zagrożenie dla miasta. Wezwał też do podjęcia nadzwyczajnych działań, aby wyeliminować ten problem. Najnowsze wiadomości. Sprawa Walkirii staje się coraz poważniejsza. Zamordowano dzisiaj agenta DEA, Alexa Boldera. Agent Boulder został kilkakrotnie postrzelony z bliskiej odległości. Zabójcę zidentyfikowano. Jest nim Max Payne. Pętla wokół poszukiwanego mordercy zacieśnia się, gdyż coraz większa liczba policjantów przyłącza się do akcji. Zdaje się, że miałem swoje 5 minut sławy. Dobra, wiadomości wysłuchane. I teraz idziemy tutaj przez okno, albo raczej przez szybę. Cholera, z szybami jest chyba coś nie tak. Ryn siedzi w środku, a oni się... Zobaczmy sobie, co jest w tych pudełkach. Może jakaś amunicja? Dobra, tutaj nic nie ma. To idziemy tutaj, na dół. Co do diabła? Dobra, tutaj pusto. W poprzednim odcinku Lady Amelio, Markis Valentine prosił o audiencję. Pani Walkirię mogli zaatakować bez ostrzeżenia. Musiałem uważać. Naprawdę, mój panie? Rzeczywiście, moja pani. Zdarzyło się podczas. Dobra, mamy lekarstwo. Na pustej leśnej ścieżce, gdzie jest liście płonące. To Payne! Zabić go! Muszę wiedzieć, wolę umrzeć niż żyć w nieświadomości. Tak, mój panie, oboje powinniśmy umrzeć. Może wstyd będzie mniejszy. Mój panie, jestem bowiem... jestem twoją zaginioną siostrą. Cholerny złom. Uważaj, bo jeszcze ci odda. Dum mordercza automat z napojami. To mnie mówisz? Twardziel z ciebie, jak się boję.
Dobrze, posłuchajmy sobie znowu wiadomości. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja, działania. Czy śnieżyca? Walka z narkotykiem Walkirią zakończyła się dzisiaj tragicznie dla agenta specjalnego Alexa Boldera z DEA, który został brutalnie zamordowany na stacji metra Roscoe Street. Podejrzany o popełnienie tej zbrodni jest Max Payne, którego widziano w pobliżu miejsca zabójstwa w chwilę po strzelaninie. Policja wciąż poszukuje tego recydywisty. Uwaga, jest on uzbrojony i może być bardzo niebezpieczny. Prognoza pogody. Najgorsza w dziejach miasta Śnieżyca nadal szaleje. Jim Bravura. Wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. To przyjęcie najwyraźniej zamieniło się w stypę. Chyba nie straciłem zbyt wiele zabawy. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja. Działania. Czy śnieżyca? Jim Bravura. Mamy lekarstwo. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja. Działania. Czy śnieżycy? Jim Bravura. Wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja. Działania. Są tutaj. Są tutaj. Ciało. Ciało. Wychodzaj. No, udało się wszyscy. Tutaj zamknięte. Znalazłem pokój, w którym był Muerte. Jest pokój 313. Tutaj będzie pułapka. Muerte też dostał list. Dobrze, zobaczmy, co jest w walizce. Tutaj zamknięte. O. Zobaczmy sobie ten list. Nasze śledztwo nie wskazywało na powiązania Angelo Punginello ze sprawą Walkirii. Ślady kończyły się na Jacku Lupino. List, który znalazłem, podpisał sam Punginello. To był pierwszy dowód na to, że ojciec chrzestny wiedział, czym handlują na jego podwórku. Z kłopotów, w jakie wpakowałeś się w Chicago, wyciągnęła cię rodzina Punginello. Czekałeś na okazję, aby się nam odwdzięczyć. Jeden z naszych chłopców ma bardzo poważny problem. Chcemy, żebyś wspomógł nas w tej sprawie swoimi szczególnymi umiejętnościami. Ale zbieranie dowodów straciło sens kilkaset pocisków temu. Tak dawno przekroczyłem granicę, zza której nie było już powrotu, że nawet nie pamiętam, jak ona wygląda. Tutaj są jakieś ślady krwi. Wolałem nie wiedzieć, co tu się stało. Nie był to miły widok. Hey!
I teraz musimy wysadzić ten pociąg, co tutaj jest. I rozwalamy sobie ostrożnie ten kocioł właśnie. Ty! Mówiłem? Cholera, huknął, jakby wybuchła bomba. Nie, chyba nie. Ten Rusek raczej by się na to nie odważył. Zwykłe zmęczenie materialne. A niech to, naprawdę myślałem, że to bomba. Stój! Dobra, tutaj jest jeszcze jeden chyba, tak. Uzupełnimy sobie zdrowie. I teraz idziemy tutaj. Dziwka zostawiła na stole swój pamiętnik. Tu szafka zamknięta. Tu jest jakieś przejście ukryte. Dobra. To jeszcze zobaczmy sobie na ten pamiętnik. Pamiętnik należał do dziwki o nazwisku Candy Down. Po takiej lekturze zaczerwieniłby się nawet glina z obyczajówki. Znowu dzwoniłam do tajemniczej wiedźmy. Wysłałam jej nową taśmę z jednookim Alfredem. Póki to ona płaci mi za te filmy, staruszek może przychodzić nawet codziennie. Kręciła na boku, robiła filmy z udziałem swoich klientów i sprzedawała je temu, kto dał więcej. W końcu i tak by się doigrała, o ile wcześniej nie wykończyłaby jej dawka walkirii. A mamy kolejnych bandytów. W życiu sam to załatwił. Więc cię go załatwił. No udało się, ale mocno oberwaliśmy. Dobrze, i tutaj w tym momencie będzie kończył się trzeci rozdział Zgrywając Twardziela. A co za tym idzie, to będzie oczywiście również koniec tego odcinka. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie, komentarze i ewentualną subskrypcję mojego kanału. I oczywiście zapraszam do oglądania innych moich filmów. Dziękuję bardzo.